Witam Państwa na antenie Racjonalista TV. Dzisiaj tak, jest ze mną Grzegorz Roman, którego wszyscy znamy, więc nie muszę go przedstawiać. Ale jakbyście nie znali nas, to zachęcamy Was do oglądania nas też w innych programach. To nas bliżej poznacie. Jeszcze nie wszyscy, a przynajmniej nie z tej strony co trzeba. Tak, dokładnie. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o temacie bieżącym, czyli o wyborach samorządowych, które w momencie, kiedy prowadzimy tę dyskusję, jeszcze się kończą, bo jest jeszcze druga tura wyborów na prezydentów miast w niektórych miejscach. Natomiast no, ja bym chciał zacząć od takiego bardzo ciekawego pytania, które pada z różnych stron sceny politycznej, chyba ze wszystkich. Grześku, powiedz mi, kto wygrał te wybory? To jest pytanie, które zadaje sobie dzisiaj każdy. I wszystkie odpowiedzi, które do tej pory wszyscy raczej słyszeliśmy, są niezadowalające. Ale spróbujmy taką odpowiedź racjonalnie znaleźć. Otóż arytmetycznie wygrał PiS. Tylko, że polityka to nie arytmetyka. Oprócz tego ważnych jest wiele spraw. No, i tutaj zwracam uwagę na taki aspekt. Wynik wyborów pokazał, że sondaże, jakie były przeprowadzane i w trakcie kadencji, i też tuż przed wyborami, daleko odbiegają od tego, jaki był wynik wyborów. Przypominam, że PiS liczył na 44-45%. Takie sondaże się pojawiały, versus Platforma 15%. No to było 34-27. No to nie jest to samo. Jednak po tym widać, że tutaj PiS ma poczucie pewnego niedosytu, bardzo dla nich niebezpiecznego. Jeden z prawicowych dziennikarzy powiedział, że na zebraniu na Nowodworskiej Jarosław Kaczyński rzekł do zgromadzonych działaczy, że przestaliśmy być niezatapialni. I to coś w tym jest. Można powiedzieć tak, że PiS wygrał, ale przegrał. Koalicja Obywatelska przegrała, ale wygrała. Tak można by było to ująć. Dlaczego? No oczywiście arytmetycznie tak, natomiast PiS nie osiągnął celów, które chciał osiągnąć. Chciał przede wszystkim, żeby potwierdziły się te sondaże oraz chciał osiągnąć lepszy wynik w dużych miastach. No bo wiadomo, jak to się skończyło. No tak, ja tutaj dodam, że no to był duży błąd ze strony PiS-u, że aż tak duży nacisk położył na kampanię w Warszawie poprzez przejęte przez siebie media państwowe. No to słyszeliśmy bardzo dużo w tych mediach o Jakim, Trzaskowskim. I no, w tym momencie no, ta klęska jest ewidentna, prawda, że nawet nie doszło do drugiej tury. Także, no tak, nie tylko. Miało to ogromną cenę. Tak mocne nagłośnienie kwestii warszawskiej, że tak powiem. Nawet i tak wynik, duża porażka tam. Nawet wynik 28,5%. No to jest niższy niż w całej Polsce wynik. Niższy niż wcześniej osiągnął, albo na podobnym poziomie, bo wcześniej w poprzednich wyborach startował Jacek Sasin. Także wynik ten sam. Przypomnijmy, że w 2002 roku wybory wygrał Lech Kaczyński w Warszawie. A więc to nie było aż takie bardzo, no powiedzmy, nieprawicowe, bo jeszcze nie było PiS-u, no ale nieprawicowe środowisko w tej Warszawie. Czy antyprawicowe tam mieszka, to jest jednak miejsce, gdzie PiS mógłby wygrać, bo skoro raz już kiedyś wygrał. Czyli mimo kampanii wyborczej, którą Jaki przeprowadził, a to była kampania na wzór Steve'a Jobsa, znaczy nie tylko na wzór, ale wykorzystywał te elementy, Warszawa nie dała się na to nabrać. Po prostu ilość, ogrom środków, ogrom pracy, którą włożył Patryk Jaki w tę kampanię, przełożyła się na zaskakująco, nawet dla mnie, marny wynik. Tu było wiadomo, że Trzaskowski wygra. I tylko, że raczej szykowała się druga tura, bo sondaże znowu pokazywały 42 do tam 32 mniej więcej, nie? Więc druga tura. Tutaj od razu, także to jest, to ciekawy aspekt sprawy jest taki, że Patryk Jaki podziękował Trzaskowskiemu i pogratulował. No to jest bardzo ciekawa rzecz, że coś, co odbiło się to szerokim echem, zauważono to, jak wspaniała rzecz, że Jaki pogratulował. Coś, co się w świecie normalnym jest rzeczą normalną, rzeczą oczywistą, że przegrany
Nawet Hillary Clinton pogratulowała Trumpowi. O nie, ona miała z tym problem. Miała z tym problem? Tak, schowała się, zapłakana. Zachowała się bardzo źle. Ale nie pogratulowała? Nie, bardzo źle się zachowała. No to nie. To też była słaba kandydatka niestety. Także nie można winić Amerykanów aż tak bardzo. Bo... No ale przyjęło się powiedzieć, że przegrany gratulacje. Nie, no to jest normalne zachowanie. Jak w 2005, tak, 2015 przegrała Platforma. Pogratulowała. Ja się zgadzam z tobą całkowicie, że to jest normalne zachowanie, które w normalnej rzeczywistości nie powinno nikogo jakoś tak szczególnie cieszyć. Czy, no, normalne, tak, no ale akurat w Polsce jest bardzo duża polaryzacja, no, zawiniona w pierwszym rzędzie przez PiS, prawda? Więc wśród tej polaryzacji możemy się spodziewać takich zachowań, że ludzie sobie nie gratulują. No i pewnie to działa też w drugą stronę. To znaczy, może się też zdarzyć, że ta strona Koalicji Obywatelskiej nie będzie gratulować swoim konkurentom. Do tej pory się to nie zdarzyło. No, ale może się tak zdarzyć. Chociaż mam nadzieję, że nie, bo warto skoro trzymać się nie zdarzyło, skoro się nie zdarzyło, to, się, to nie można antycypować, że się, no, się wydarzy. Zgadzam to, się. Do pewnej kultury politycznej należy to, że się... No, powinno należeć przynajmniej. To, że się dziękuję i się gratuluję. Co było, co w ogóle dla PiS-u jest rzeczą no, niesłychaną. Tego PiS nigdy nie robił lub prawie nigdy. No. Teraz zrobił. Zrobiło to jakieś, no, było to wielka sensacja, że PiS-owiec pogratulował. No, za coś, co, no, co jest standardem normalnym, ale też to jest znamienne, że ludzie się dziwią, że jaki pogratulował. Że nagle to odbiło się szerokim echem. No, to zauważono to jako fakt. Jest to znamienne, jest oczywiście. To rzecz. Natomiast no, pozwól, że ja tutaj powiem parę słów. To znaczy, no, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, no to wydaje mi się, że jakby ta wygrana w przegranej Koalicji Obywatelskiej nie była aż tak duża, bo jednak w wyborach samorządowych nie PiS sobie radził lepiej niż w wyborach ogólnokrajowych już od dawna. No to jest, w 2014 PiS wygrał też. Minimalnie miał... No ale minimalnie, tak. Ale wygrał. No, ale wygrał, słabiej, arytmetycznie wygrał, ale tak. Słabiej wygrał niż w wyborach ogólnopolskich, tak? Czyli jest raczej tendencja, że w wyborach ogólnopolskich PiS zdobywa większe poparcie niż w samorządowych. Sądzę, że ciężko jest porównywać te wybory, bo one się rządzą zupełnie innymi prawami. Bardzo wielu ludzi dzisiaj w Wrocławiu głosowało na komitet Dudkiewicza, a nie na Platformę. Przecież klasycznie głosowały na Platformę, ale teraz na Dudkiewicza, no bo oni to utożsamiają, że Dudkiewicz, Platforma to jest jedna scena, jedna opcja polityczna, co jest nieprawdą. To są dwie antagonistyczne, zwalczające się wzajemnie z wielką emfazą grupy. No ale wielu ludzi tego nie wiedzą i głosuje na tego. W Sejmiku Dolnośląskim kilkadziesiąt tysięcy, około 60 tysięcy głosów poszło na komitet Dudkiewicza, a w Sejmiku, prawda? I przez to Koalicja Obywatelska straciła arytmetyczną większość. I na mapie pokazują województwo dolnośląskie na niebiesko. No przez to, że arytmetycznie znowu, jakby dodać głosy Platformy i Dudkiewicza, to by było więcej niż PiS-u i byłoby pomarańczowo. Ale jednak, ten Dudkiewicz dużo głosów odebrał, natomiast bardzo mało posłów wprowadził do tego sejmiku, radnych wprowadził do tego sejmiku. I przez to, dzięki metodzie Zielonta, PiS uzyskał lepszy rezultat. Także druga rzecz jest taka, że bardzo dobry wynik osiągnęli bezpartyjni samorządowcy, którzy nie byli zarejestrowani w całym kraju, raczej w tej zachodniej części Polski byli zarejestrowani. I oni osiągnęli no, tam, gdzie byli, około 10%. To jest no, ogromna rzecz. No to pytanie, komu odebrali? No, skoro byli w stronie zachodniej, to można by było powiedzieć, że to oni raczej chyba Koalicji Obywatelskiej, Platformie odebrali, bo stamtąd, z tych ruchów się wywodzą te osoby. To są tacy samorządowcy, którzy wcześniej działali jako samorządowcy. PiS nie jest partią. Chociaż chwalą się, że są tacy pomiędzy PiS-em i PO, że będą tak zawierać różne koalicje i że w ich szeregach są zarówno osoby związane z PO, jak i osoby związane z PiS. Między innymi oczywiście. Tego nie wiem. W sumie dlatego... Nie, oni tak mówią. Ja tylko powołuję się na ich własne... Ale nie wiemy dokładnie, jaki jest rozkład tych 10%, tak, komu ile procent zabrano. Na pewno nie wszystko zabrano Platformie tutaj, tylko pewnie PiS-owi część, PSL-owi część wszystkim. Po prostu każdemu po trochu i nie wiadomo, czy to proporcjonalnie do wyników wyborów ogólnych, czy to akurat w większej formie jednej partii. No można zakładać, że najwięcej odebrali PO, bo PO przynajmniej na Zachodzie, gdzie było ich więcej, jak zauważyłeś, no ma większe w ogóle doświadczenie w rządzeniu samorządami niż PiS, już abstrahując od ocen.
No więc skoro ci samorządowcy się wywodzili między innymi od tych, którzy rządzili, mieli swoje jakieś krytyczne uwagi i tak dalej, dlatego odchodzili, zakładali coś swojego, no to w tym momencie rzeczywiście więcej z nich może odbierać głosy i wywodzić się z PO niż z PiS-u. Także to jest możliwe, tak. Także właśnie, ale przez to nie możemy dokładnie powiedzieć, porównać nawet tych wyborów do poprzednich wyborów, ani do wyborów parlamentarnych. Dokładnie tego nie wiemy. No tym niemniej tutaj sukces pewien PiS-u jest taki, że no, zdobył władzę prawdopodobnie znacznie większej ilości sejmików niż miał wcześniej tej władzy. Ale wiesz, dlaczego to jest, skąd się bierze ten efekt? To niekoniecznie musi się wiązać z wzrostem poparcia dla PiS-u. Otóż w poprzednich wyborach obowiązywała książeczka, gdzie partie były, jak to w książeczce, na pierwszej stronie pierwsza partia, druga na drugie. Numer jeden wylosował PSL. I wyborcy, co świadczy o słabości polskiego wyborcy, brali książeczkę i myśleli, że to jest jedno, i stawiali krzyżyk na stronie z PSL-em, nie wiedząc, że to jest, o, to PSL. Więc szukali swojej partii i stawiali drugi krzyżyk, robiąc głos nieważny. Albo zostawiając ten PSL. Efekt był taki: bardzo duże poparcie dla PSL, ponad 20%, oraz ogromna ilość głosów nieważnych, no bo ten i ten. Co w znaczący sposób zmieniło wynik wyborów na korzyść PSL-u. Na niekorzyść innych partii. No, może ci wyborcy byli, powiedzmy, mniej uważni. No, nie wiem, która partia ma mniej uważnych wyborców, no ale ta partia straciła więcej. W związku z tym doszło do sytuacji, w której PSL osiągnął tak ogromnie dobry wynik, że jedynie w województwie podlaskim PiS mógł samodzielnie rządzić. Wszędzie w innych województwach była to albo sama Platforma, albo Platforma z PSL-em. I teraz na tle tamtych wyborów, dzisiejsze wybory, gdzie już nie było książeczki, że była jedna płachta, no to pokazało to faktycznie, bo PSL, który ma 20 parę procent, to jest rzecz absolutnie nienormalna. To jest, Tym razem miał około 13, prawda? teraz miał około, miał 13 i pół około. I on taką, też dużo. Moim zdaniem No, PSL dużo ma więcej niż w dużo wyborach więcej niż, krajowych, ale tak? absolutnie dużo więcej. W wyborach krajowych dotyczące Około zawsze przy 7, progu. około 7, No. 6, 7%. Tak, to jest, a tutaj jest 13, to jest moim zdaniem rewelacyjny wynik, dlatego moim zdaniem PSL też może czuć się wygranym w tym sensie. W tym sensie, że osiągnął bardzo dobry wynik, natomiast jak popatrzymy z drugiej strony, ile miał wcześniej, no to przegranym, ale przegranym dlatego, że poprzednio w sposób niezamierzony przez siebie, ponieważ to było oficjalne losowanie tego miejsca pierwszego w książeczce. Gdyby PiS dostał pierwsze miejsce w książeczce, to by zdeklasował rywali po prostu. Bo tak to działa, albo jakakolwiek inna partia, na przykład No tak, no jakaś ten efekt niszowa partia. książeczki jest raczej pewien, no bo nic nie tłumaczy Dlatego właśnie bym tego tutaj. innego wyniku 20%. No Tak. dlaczego? No PSL w tym okresie nic takiego szczególnego nie zrobił, prawda? To Więc jest oczywiście pewne. skąd nagle taki skok Dlatego poparcia, tak? PiS, który miał jeden sejmik, a teraz ma dużo więcej, to co dużo więcej, to są te sejmiki, które im się po prostu i tak, można powiedzieć, Należały, tak. należały, ponieważ oni tam i tak tradycyjnie mają większość. No i to jest ta przyczyna, dlatego tu bym nie upatrywał jakiegoś wielkiego sukcesu PiS-u w tym miejscu. Arytmetycznie tak, to można powiedzieć, że wygrał, natomiast faktycznie, politycznie PiS te wybory przegrał. Przegrał dlatego, że przegrał, bo gdyby wygrał, to by bardziej ogłaszał swój sukces. A on tak ogłasza, no trochę wygraliśmy, czyli tutaj oczywiście wszędzie, no tak, wygraliśmy. Zawsze można wybrać jakiś jeden z faktorów, bo tych różnych czynników i tych wyników jest taka masa, że zawsze można sobie któryś odcinek wybrać, na którym się wygrało. A gdzieś tam w województwie, tam w powiecie łomżyńskim mieliśmy 75 tysięcy głosów, a teraz mamy 82 tysiące głosów. Więc wzrosło nam o 20% czy 15%. Jaki wielki sukces, prawda? To zawsze każdy może taki. Chodzi o to, żeby wziąć to całościowo, popatrzeć na to, tak jak to racjonaliści patrzą zawsze na całość. I co nam daje wynik tych wyborów? No, daje nam to, że druga, trzecia czy kolejna kadencja PiS-u w wyborach sejmowych stoi pod dużym znakiem zapytania. Ja bym powiedział, że to świadczy o tym, że te następne wybory PiS przegra. Odwróciła się tendencja, czyli dobra passa PiS-u odwróciła się. Trwająca od 2014 przez 15 rok te trzy po kolei wybory były przez nich. Pierwsze wygrane były tylko arytmetycznie, te w 2014 samorządowe, ale w 2015 mieli już sukcesy, no, wielkie, no bo i prezydent, i samodzielna większość, więc to była fala wzrostowa.
I mimo ogromnej propagandy, którą uprawiają, mimo boomu gospodarczego, który jest w Polsce, nie dzięki PiS-owi, tylko dzięki światowej koniunkturze bardzo dobrej oraz działaniom poprzedników, no bo poprzednicy tak ustawiali, dzisiejsze działania PiS-u będą widoczne za parę lat, ponieważ działania polityczne wpływają na rozwój gospodarki w ten sposób, że widać te efekty z pewnym opóźnieniem. Siłą rzeczy nie może coś wpłynąć nagle od razu. I teraz to, że dzisiaj, bo Platforma dobrze się ustawiła Polskę w tym, czy ja nie chcę wyjść na kogoś, kto chwali Platformę, bo to nie jest moja partia absolutnie. Natomiast ogólnie te partie proeuropejskie ustawiły Polskę na te szyny europejskie, ku Europie, ku funduszom europejskim, ku wartościom europejskim. Otworzyły się na współpracę z Niemcami. Przecież nasz eksport, no to w większości jesteśmy podwykonawcami fabryk niemieckich. Źle i dobrze, ale tak jest. Także koniunktura w Niemczech to jest dobra sytuacja w Polsce. Jak się w Niemczech ta koniunktura skończy, być może dzięki działaniom Trumpa, który wypowiedział wojnę Unii Europejskiej, no to jak się w Niemczech to skończy, ta koniunktura, no to uderzy w polską gospodarkę. Także no, ci, którzy chwalą Trumpa, niech pamiętają, że Trump, uderzając w Unię Europejską, a szczególnie w Niemcy, w niemiecką gospodarkę, nakładając cła, uderza w naród polski, który w 1/3 tego Trumpa ubóstwia. Więc tutaj apel do tej 1/3, żeby się zastanowiła. Zastanowili się, kogo ubóstwia. Bo to też nie jest kwestia tego, bo może Anusz Trump tutaj dobrze robi dla Stanów, ale to nie zawsze jest korzystne dla nas, nie? Już tak, żeby być w pełni obiektywnym. Moim zdaniem walki celne, podnoszenie, czy wojny celne nie służą nikomu. Najlepiej jest cła ograniczyć lub całkiem znieść, lub stosować naprawdę wyjątkowe wypadki. Był taki projekt, niestety nie przeszedł. Wolny handel. Żeby wejść w szerszą niecelną z Zachodem. Wolny handel, mieć wolny handel. To... Stany, Kanada, Europa, no ale nie wyszło niestety, ale Hillary Clinton też chciała z tym skończyć, więc tutaj nie było szans. No tak, tak. Hillary Clinton też obrała taki bardziej izolacjonistyczny gospodarczo tor, więc tutaj by nie różniła się aż tak bardzo od Trumpa. Pewien trend, który tam panuje. Jeszcze powiedzmy może o Kukizie na przykład. Ta partia, jaki wynik osiągnęła? Ponad 5% troszkę, to jest daleko mniej niż Kukiz osiągnął w wyborach prezydenckich 20-21%. No to jest bardzo mało. Obecny wynik to jest bardzo, bardzo słabo. Ale nie jest to też dziwne, no bo przez to, że Kukiz stwierdził, że to nie będzie partia, tylko to będzie jakieś tam grono osób, które mają bardzo różne światopoglądy, no to bardzo ciężko im tworzyć struktury regionalne. A bez struktur regionalnych bardzo ciężko jest uzyskać dobry wynik w wyborach. Znaczy to jest praktycznie niemożliwe. Czyli w tym kontekście można powiedzieć, że to nie był taki całkiem porażający wynik. Nie. To jest oczywiście mniej, ale sądzę, że chyba nie w niecałym kraju zarejestrował listy. Mogę się mylić, ale mam wrażenie, że były miejsca... Znaczy bez struktur to był całkiem niezły wynik. Jak na grupę, która nie ma pieniędzy. Tak, która nie ma pieniędzy, która nie ma struktur, nie ma klubów gminnych. To świadczy o tym, że Kukiz stał się takim trwałym elementem polskiego życia politycznego. Choć niestety nerwy puściły Kukizowi. A to jest inna sprawa. Może pod wpływem też nie tak jak oczekiwał tych efektów wyborów samorządowych, no nerwy mu puściły i niestety mógł bardzo zaszkodzić swojej partii. Sądzę, że wyborcom Kukiza to nie przeszkadzało, bo to jest specyficzny wyborca. Pasuje to jakby do jego ale na przykład ten Jakubiak wystąpił z Kukiza tam wczoraj czy przedwczoraj. To jest... A to był jeden z ich lepszych posłów, całkiem inteligentny na swój sposób. Nie zgadzam się. No ale przynajmniej mówił składnie i na jakiś temat w tym sensie. Ja nie mówię, że popieram jego poglądy, tylko mówię o tym, co sobą prezentował. No dobrze, no tak. No. Czy masz tam jakiś lepszych? No, staramy się ocenić, prawda? To jest formacja, tak, to formacja dziki wąż po prostu. Ja powiedziałem w obrębie tej formacji, że ktoś, kto coś mówi, prawda? Kto występuje w jakichś programach, mówi w miarę składnie, prawda? Rozumiesz, no można zrozumieć to, co mówi. No, ja tutaj na przykład do Kukiza się odnoszę. No, lepiej mówi w pewnym sensie niż sam Kukiz. To jest formacja sprzeczności. To jest totalnej sprzeczności. To jest formacja i liberalna, nacjonalistyczna. Takie ruszenie. I homofobiczna. Którego jednocześnie centralnym punktem był Jowy, który tak, ten punkt przestał być centralny już, więc jakby... Tak. Ale nie, dalej jest. Sprzeczność polega na tym, że Kukiz jest za Jowami, natomiast inni wszyscy tak są, bo tak mówi Kukiz, ale tak wcale nie są. To jest bardzo głupi pomysł na dzień dzisiejszy.
Ale czysto techniczne. Ale też jest za, on jest też za referendami, żeby społeczeństwo się wypowiadało w każdej drobnej sprawie, prawda? Czyli to jest taki demokrata aż do kwadratu, czy do którejś potęgi. Można być demokratą, ale aż tak bardzo, to jest aż taka demokracja wręcz zahaczająca o absurd. No bo tak, aczkolwiek no, ja osobiście ze swojej strony nie jestem jakimś strasznym wrogiem tych ludzi. No po prostu coś tam spróbowali, pewnie nic z tego nie wyjdzie, ale nie wzbudzają we mnie jakiegoś oburzenia, no po prostu sobie są. Trzeba przyznać, że mi się wydaje, że oni są sami w sobie dosyć uczciwi. To, że w tym szaleństwie tej partii, bo to jest jednak ugrupowanie, nie partia, ugrupowanie. Szalone, no to nie można mi odmówić tego, że są jacyś autentyczni w tym wszystkim, w tym swoim szaleństwie. Tak. Są autentyczni w szaleństwie. No to jest to zbieranie na ludzi, mają różne poglądy, czasem wypowiedzą coś sensownego, bo po prostu tam wszystko można usłyszeć. Nie? Mhm. O Jakubiaku mówiłem, no po prostu, że na tle innych jakoś w miarę składnie się prezentuje, co jest już pewnym, no w takim pospolitym ruszeniu, pewnym walorem. Natomiast ja tu chciałem jeszcze nadmienić Nowoczesną, prawda, bo też mieliśmy Nowoczesną w tym wszystkim i Lewicę, prawda, czy SLD, ona miała największe szanse. No Nowoczesna jednak odniosła pewną porażkę, bo Koalicja Obywatelska miała praktycznie ten sam wynik, co sama Platforma Obywatelska, tak, czyli jakby no, Platforma pożarła Nowoczesną na dzień dzisiejszy. Patrząc na sondaże, które wskazywały 15 dla Platformy, a 6 dla Nowoczesnej, no to wynik 27 w końcu, trudno powiedzieć, jak to jest naprawdę. No, natomiast... No, wprowadziła bardzo mało radnych też Nowoczesna. Natomiast wydaje mi się, że Nowoczesna jest to partia, która... To nie jest partia z przyszłością. Znaczy ona może funkcjonować jako w koalicji obywatelskiej, jako jeden z składników koalicji obywatelskiej, natomiast chyba pani Lubnauer się nie odważy wystartować w jakichkolwiek wyborach samodzielnie. Bo nie osiągnie progu wyborczego. Tak. To tego raczej można być pewnym, ale dlatego no to jest, ale to jest sprawa inna troszeczkę. Dzisiaj mówiąc koalicja obywatelska, to można powiedzieć stara platforma, ponieważ Nowoczesna to jest partia, która się wydzieliła z Platformy. No, to są ludzie, którzy byli niezadowoleni działaniem Platformy i zagłosowali na coś nowego. Dlatego tu nie powiedziałbym, że... W ogóle nie traktowałbym Nowoczesnej jako oddzielnego bytu politycznego dzisiaj. No, w tym sensie jest to jakby potwierdzenie no, pewnej porażki, tak? No, że jeśli chcieli być niezależnym bytem, a były takie momenty przecież, kiedy prawie że prześcigali w poparciu Platformę, pamiętasz? Było, tak, oczywiście. Oczywiście były to rankingi krajowe, a nie samorządowe. Ale, tak. Oni też nie mieli za bardzo struktur, więc pewnie i tak wtedy nawet w samorządach by im poszło gorzej niż wynikało z tego. No ale jednak no, z takich aspiracji niesamowitych, no to jest jednak duża porażka. A co o partii Razem powiesz? 1,5%. No trzymają się tego samego pułapu, można tak powiedzieć. No w parlamentarnych mieli 4. 4%. No to... To jest różnica. No może, no ludzie po prostu widzą, że oni de facto nic nie robią. Nie mają żadnych ciekawych pomysłów. Może im się coś wydaje, że mają. A mają pieniądze. No tak właśnie. Jakby przeszli plus 3% i dostali dużo pieniędzy. Niewiele z tych pieniędzy wynika. To znaczy, wiesz, no oni się kreują na partię taką mocno lewicową. Mi się nie podoba ich stosunek do migrantów, taki zbyt idealistyczny. Ale no poza tym, no to że na przykład tam się, wiesz, pokazują, gdzie tam są jacyś ludzie pracy zagrożeni i tak dalej, nie? To jest nawet w porządku, okay, jak na partię lewicową, tylko... Mówimy o ich wyniku wyborczym. Jakoś to nie działa na ludzi, tak? Czy to świadczy o tym, że skoro było ponad 4%, a teraz jest 1,5%, to znaczy, że ta partia zwija się? Czy to jest wypadek przy pracy po prostu? Może oni są... Znaczy, oni moim zdaniem się zwijają, ale jednak bardzo powoli, tak? Że jednak ten 1% twardego rdzenia swoich zwolenników to jednak mają, tak? I on długo będzie przy nich trwał. I mi się wydaje, że u nich tu też jest w miarę świadoma strategia, że oni po prostu uważają, że należy czekać na swoją szansę. Że należy się, wiesz, tak przyczaić i w którymś momencie wystrzelić, tak? I jest to możliwe. Jest to możliwe, że w którymś momencie na tyle będą jakby korzystne warunki polityczne, że nagle się okaże, że z tego zarodka wyrośnie coś całkiem sporego. Ja osobiście bym nie chciał, tak, bo za bardzo się nie zgadzam z tą partią. Już wolę taką lewicę, jaką reprezentuje SLD, mimo dużej ilości zastrzeżeń. Czy kogoś pominęliśmy? No czy SLD byś... właśnie pominęliśmy. Trochę była mowa na początku, mówiliśmy. Znaczy, no SLD czuje się przegrane, tak? Czuje się przegrane przez to, że oni liczyli jednak na powyżej 10%, a no ledwo przekroczyli próg wyborczy.
I, no i też ten rozdział głosów sprawił, że no mało jakby miejsc złapali rzeczywiście. No bo wiesz, że w wyborach samorządowych to czasem nawet i 8% nie gwarantuje ci, że wprowadzisz kogokolwiek do sejmiku, prawda? I, no tak. Tak, no i to SLD jest rozczarowana, aczkolwiek ma pewien potencjał. No, no we Wrocławiu część tych ich polityków w komitecie Dudkiewicza było. I to chyba był dobry pomysł ze strony Komitetu Dudkiewicza. Zyskali na tym troszeczkę. No i przez to ci główni liderzy wrocławskiego SLD weszli jako radni Komitetu Dudkiewicza. Czyli no mają branie, tak? Ludzie głosują na nich. No tak, tak, oczywiście. No i jest duża część wyborców, która chce głosować na SLD czy Lewicę. No to jest pytanie do nich, co dalej? Czy iść oddzielnie, czy jednak te wybory nie nauczyły? Nie tylko lewicy, ale w ogóle wszystkich, że warto się jednoczyć, bo PSL osiągnął 13% w wyborach, a uzyskał, zdaje się, 2% mandatów tylko w skali kraju. No to wiadomo, to samo przez się nakazuje jednak dołączyć do większej grupy, ponieważ metoda Donta, która jest, no, no ona jest, no, już nie ma co mówić, ale ona jest wypaczająca faktyczne preferencje społeczne. Jest moim zdaniem niezgodna z konstytucją. Konstytucja mówi wyraźnie o proporcjonalności wyboru. To nie ma żadnej proporcjonalności, bo zwycięzca zabiera głosy swoim konkurentom politycznym. To w tej metodzie, dopóki nie zmienimy w konstytucji tej legalnie tej metody na jakąś inną, no to należałoby zrobić wszystko, żeby jednak wygrać wybory, być na pierwszym miejscu. A szansa na to, że Koalicja Obywatelska i PSL to zwycięstwo osiągną w następnych wyborach jest no, ogromna, no bo jak dodamy 27% PiS-u i 13%, przepraszam, 27% Koalicji Obywatelskiej i 13% PSL-u, to mamy już 40 punktów procentowych przy 34 punktach PiS-u. Jeszcze jest SLD, no, który to też... Pamiętaj, że to są samorządowe. No, w ogólnopolskich będzie trochę gorzej, zwłaszcza z PSL-em. Tak, 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 ale w ogólnopolskich wyborach będą też bezpartyjni, którzy są no, nie wiadomo no, tak, gdzie. Tak, tak, tak. Tylko ci mówię, że raczej ciężko liczyć, żeby w ogólnopolskich PSL miał 13%, tak? Tak, ja jak najbardziej się zgadzam. No, nawet gdyby miał te 7%, a nie 13%, czyli gdyby odebrać te 6 punktów procentowych, no to, no to jest 34 do 34 wtedy Platforma, czy Koalicja i PiS. Mamy po 34 i teraz co zrobi SLD i Koalicja Obywatelska? Czy ta pozostała pula głosów przeważy na stronie PiS-u, czy na stronie Koalicji? Ja mam wrażenie, że przeważy na stronie Koalicji, czyli wygrałaby jednak obóz antypisowski. Bo PiS ma te 34 punkty procentowe i tyle ma, bo wiele sondażowni wskazywało takie poparcie PiS-u, mniej więcej. Tam było 34 do 32, do 27, do 28. Takie sondaże kiedyś. I to się teraz w zasadzie no, jakoś potwierdziło. Oczywiście też niedokładnie, ponieważ są inne no, oczywiście rozproszone. Zobaczymy. No, na pewno nawet jakby PiS znów się odbił do góry, to zawsze warto się jednoczyć, chociażby dlatego, żeby PiS nie mógł samodzielnie rządzić. A jakby nie mógł samodzielnie rządzić, no to już by był początek końca, bo PiS bardzo często, znaczy dowiódł swojej historii, że nie jest w stanie działać razem z koalicjantem. Że tak. Po prostu ma tak duże roszczenia, jest tak autorytarny, tak. Że no, no po prostu nikt tego nie jest w stanie znieść. Musiałby tak, rządzić z Kukizem. I to by się rozpadło, no od razu by się tam pojechał. Rządzenie z Kukizem moim zdaniem to będzie większa jazda bez trzymanki niż z Samobroną i Ligą Polskich Roślin. Roślin, niestety. No chciałbym takiej partii Liga Polskich Roślin. Ona może by była stała w swoich sojuszach. Tak, pod warunkiem, że rośliną byłyby konopie indyjskie, tak. Które powinny być jednak w końcu zalegalizowane. Tak, no także ogólnie masz rację, że de facto chyba jednak trochę wygrała opozycja, skoro myślimy z większym optymizmem. No tak, nie ukrywajmy, tak. Że jednak nie jesteśmy tutaj fanami PiSu. Więc myślimy z większym optymizmem. O przyszłych wyborach. Tak, no, został odwrócony pewien trend. Kilka wyborów pod rząd, trzy ostatnie wybory. PiS wygrał i to miał dzięki temu ogromne sukcesy polityczne. Efektem tego jest rządzenie w Polsce, przejęcie pełnej, niepełnej, ale w ramach tej jeszcze konstytucji, która cały czas obowiązuje, żeby się Państwo nie myśleli, że konstytucja jest zaatakowana w Polsce, natomiast ona dalej obowiązuje. No tak, no istnieje tak jak... Istnieje, obowiązuje i normalnie działa ta konstytucja. Więc, więc w ramach tej konstytucji PiS dalej rządzi, mimo tego, że próbuje ją obejść.
no to ten trend, on się po prostu skończył w tym momencie, bo PiS już nie można powiedzieć, że wygrał te wybory, bo nawet jeżeli PiS mówi, no to, że wygrał, to można powiedzieć, że każdy mówi, że wygrał. Natomiast widzimy to obiektywnie, że ten sukces to jest taki jedynie arytmetyczny, bo faktycznie pokazała opozycja, że jak się podsumuje i się zbierze razem, to jest jej więcej. I to jest jakiś, moim zdaniem, pomysł na to, aby jednak tę koalicję taką antypisowską zorganizować w konsekwencji tego, jakie te wyniki były. Partie typu SLD i PSL podejmą jakieś kroki ku temu, żeby nie tracić poparcia, żeby nie tracić swoich wyników w głosowaniu. Jeżeli uzyskujemy X głosów, no to żeby było X posłów czy senatorów. Żeby nie było tak, że mamy tyle, a no tak, ktoś tak, nam ich tych zabiera. Więc, więc oni pomysł, tam już podejmują, już coś tam zbliżają się do siebie, PSL i SLD. Sądzę, że takie zbliżenie tam nastąpi. Nie wiem jeszcze dokładnie w jakiej konfiguracji, czy to będzie jedna koalicja antypis, czy będą dwie. To już nie wiemy, ale można przewidzieć, że coś tutaj, jakieś ruchy na scenie politycznej przed natomiast wyborami parlamentarnymi wystąpią. Na dłuższą taką metę, bardziej długoterminowo, no to warto się zastanowić właśnie nad tymi metodami liczenia miejsc po wygranych czy przegranych wyborach, bo wydaje mi się, że ta metoda Donta, która za mocno premiuje te główne partie, które osiągnęły największy wynik, nie jest chyba w Polsce bardzo korzystna. No bo jednak to, że musimy się jednoczyć, w sensie, że różne partie, które mają bardzo różny profil, muszą się jednoczyć, żeby zyskać te swoje głosy, to jest bez sensu trochę. Lepiej by było, żeby po prostu normalnie mogło sobie SLD wejść z tym 6% głosów, prawda? PSL z 12, prawda? Żeby to wszystko liczyło się uczciwie i wtedy już jak weszliby, to by wtedy tworzyli wspólny rząd, ale zachowując swoją autonomię, prawda? Czyli ci by bronili rolników, tamci związków zawodowych, a ci czegoś jeszcze innego, tak? A tak to po prostu no, ludziom jest ciężko głosować na coś takiego, w sensie, że wiadomo, że będziemy głosować przeciwko PiS-owi, ale no ma to swoją wadę, że głosuje się na coś, co jest i SLD, i PO, i PSL-em, i Nowoczesną, i jeszcze czymś tam. I w sumie nie wiadomo, na co głosujesz, prawda? Czy głosujesz za prawami pracowników, czy pracodawców? Za ochroną środowiska, czy rozwojem przemysłu? No rozumiesz, jakby te takie normalne, tak, demokratyczne sprawy są w tym momencie zaburzone. Tak. Kiedy metoda Donta zmusza nas, żebyśmy się jednoczyli. Moim zdaniem jest to pomysł, jest to przyczyna tego, że jest tak niska frekwencja, bo mnóstwo ludzi nie chce, nie wie na kogo głosować, bo te partie nie dysponują jakimiś programami spójnymi, tylko jakimś zbitką programową, prawda? Czyli to jak się wybiera z tego programu kilka rzeczy, które nam się podobają, no to inne się nie podobają, prawda? W Platformie pewne rzeczy są dobre, ale polityka wobec Kościoła, czy powiedzmy poddaństwa takiego, takiego no przed Kościołem, poddaństwo kościołowe, poddaństwa się wobec Kościoła jest absolutnie nie do zaakceptowania. No tak. I teraz jak na nich, głosować na nich czy nie? Gdyby obniżyć próg wyborczy, moim zdaniem, nie wiem na ile, ale 5%, no to jeżeli 30 milionów ludzi głosuje, to jakby wszyscy poszli, to jest 1,5 miliona głosów. No ale nie wszyscy idą, no ale powiedzmy ten około miliona głosów to jest 5%. Czyli jeżeli jakaś partia nie osiągnie 5%, a zbierze 1 milion głosów, to 1 milion głosów nie ma swojego reprezentanta, no, który nie osiągnął 5 punktów procentowych. 1 milion ludzi, 1 milion wyborców. No, czy tak obniżyć? No to, im wyższe to jest progi, tym strasznego. 1 milion to jest bardzo dużo. Większe zagrożenie dla wola miliona, wola miliona nie będzie reprezentowana, wręcz przeciwnie, przejdzie na zwycięzców, zazwyczaj, którzy stoją po przeciwnej stronie, tak, prawda? Więc obniżyć oraz proporcjonalność prowadzić tych wyborów. No cóż, czy na pytanie, kto wygrał wybory, odpowiedzieliśmy? Może tak, ale dosyć pokrętnie. Niejednoznacznie, ale. Bo może się nie da tak jednoznacznie. Ale też dlatego, że po prostu nie da się. Po prostu jeżeli ktoś ugrupowanie państwa mówi, że wygrał wybory, to proszę pamiętać, że tak nie jest, że nikt tutaj stuprocentowo nie wygrał. Natomiast pewne rzeczy tutaj się wydarzyły i o tych rzeczach dzisiaj mówiliśmy, a następne wybory pokażą, kto wygrał te wybory. Bo to jest ciekawa rzecz. Następne, ponieważ pewien trend się rozpoczął, zobaczymy jaki trend. I to już czas nam pokaże. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia.